Kurna, szkoda, że nam zaszło. A zaraz wyjdzie. Spokojnie, wyjdzie w trakcie. No dobra, uwaga. Kamera, akcja. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Życia Ostoi Vlog. Dziś z nami chłopaki, których już znacie. Poznaliście się z nimi na naszym biobazarze. Siemanko, jesteśmy przyjaciele w kuchni. Dzisiaj zapraszaliśmy na przepyszny krem z ziemniaków, na wędzące z prażonym boczkiem. Cześć, nazywam się Piotrek, jestem jednym z współtwórców Przyjaciół w Kuchni, jestem też dietetykiem klinicznym. Cześć, ja też jestem Piotrek, ja jestem kucharzem i razem z Piotrkiem prowadzimy warsztaty gastronomiczne. Zaraz, już za sekundę, dowiecie się, jakie pyszne i zdrowe dania można przyrządzić z naszych warzyw. Zapraszamy. Do zobaczenia. Lecimy. Jak widzicie, z nami jest dziś tylko jeden Piotrek. On poprowadzi dzisiejszy show kulinarny z Życia Ostoi Vlog. Powiedz Piotku, co dzisiaj zrobisz dla nas i z czego? Dzisiaj zrobimy bardzo proste, ale jednocześnie na maksa zdrowe i przepełnione witaminami i mikroskładnikami danie, a będzie to mianowicie pesto z liści rzodkiewki. No, znamy dobrze tą rzodkiewkę. Tak jest. Rzodkiewka rośnie tam sobie, w tunelu. Dzisiaj będziemy wykorzystywać głównie jej liście właśnie do stworzenia pesto. Będzie nam do tego też potrzebna dobra oliwa z oliwek, ser parmezan. Im dłużej dojrzewający, tym bardziej ostrzejszy. Ja lubię wyraziste smaki, więc ten jest ten 36-miesięczny. Będziemy prażyć słonecznik, dodamy oczywiście do tego czosnek. Wszystko zblendujemy, ogotujemy makaron, który też jest własnej roboty, orkiszowy. I to stworzy nam kompletne, przepyszne i mega zdrowe danie. No więc Piotrze, zaczynaj, bierzmy się do roboty. Zaczynamy. Zaczniemy sobie od tego, że weźmiemy liście rzodkiewki, wszystkie, które tutaj mamy. Jednocześnie, żeby już nam czasu później nie zabierało, włączymy sobie makaron, żeby nam się gotowała woda. Liście dosłownie na kilka mniejszych części możemy sobie pokroić. Następnie będziemy je wrzucać do blendera wraz z pozostałymi składnikami. I zrobimy sobie w takie super jednolite, pyszne pesto. To wygląda, że będzie to bardzo szybkie danie. Tak, to danie dosłownie, dlatego włączyłem od razu wodę na makaron, dlatego że to jest tak proste danie, które zrobimy tak naprawdę w trakcie gotowania się makaronu. Okej. Czyli jeżeli ktoś chce zjeść zdrowo, szybko i mega smacznie, to myślę, że ten rodzaj kuchni to jest strzał w dziesiątkę. Dobra, jednocześnie na patelni podprażymy sobie trochę ziaren sezamu. Na taką porcję, jaką będziemy robić, taki nieduży słoiczek pesto, około 4 łyżki właśnie tych pestek ze słonecznika i gdzieś 3-4 łyżki, w zależności od tego, kto jak właśnie bardzo intensywny smak lubi, 3-4 łyżki parmezanu. Okay. I to wszystko zalejemy oliwą, tak żeby było odpowiedniej też gęstości. Patelnia już ciepła. Zaraz będziemy wsypywać. Trzeba uważać, żeby słonecznik się przyprażył, ale nie przypalił, bo straci nam wtedy niestety smaku, zrobi się gorzki. Także na to musimy jak najbardziej uważać. W międzyczasie od razu przygotuję sobie czosnek. Myślę, że 2 ząbki. Jeżeli ktoś lubi bardziej intensywnie, 3, śmiało. Czosnek to mega zdrowa roślina. Wykorzystujemy tu naprawdę samo zdrowie. Czosnek jest królem tych właśnie zdrowotności roślinnych. Działa jak antybiotyk, działa świetnie na układy, na pracę układu pokarmowego. No, dodaje też dużo smaku. Dodaje dużo smaku. No, jeżeli, wiadomo, jeżeli planujemy jakąś tam wspólną kolację, no to niekiedy może się zdarzyć, że nasze życie towarzyskie legnie w gruzach, jeżeli się przesadzi troszkę. Natomiast, dlatego ja zawsze mówię, jedzmy czosnek wspólnie. No. Czosnek jest też afrodyzjakiem, to jest mega ważna sprawa. Natomiast liście rzodkiewki, które właśnie tutaj mamy, one zawierają też całą masę składników. Między innymi zawierają kwas linolowy i fitosterole oraz duże ilości witaminy E. Witamina E jest jednocześnie, można powiedzieć, eliksirem młodości, a jak eliksir młodości, wiadomo, świetnie działa też na potencję. No, tam już widzę, że się podpala, ładnie praży. Tak jest. Słonecznik będziemy mieć zaraz gotowy i będziemy mogli go sobie wrzucić do blendera. Czosnek już od razu wrzucam.
bardzo ładnie nam się praży. Od razu wsypać można śmiało parmezan. Jest to naprawdę mega proste danie. Zostawimy sobie trochę na później też do dodania, już na sam koniec dodania. Dobra. Słonecznik mamy gotowy. Pomogę sobie trochę łyżką, żeby nie pogubić ziarenek. Będzie sporo tego. Dobra. Wlejemy do takiej ilości, to gdzieś myślę tak 150-200 ml. Zaczniemy od trochę mniejszej ilości, zostawimy sobie jeszcze do dolania. Musimy też sprawdzać gęstość. Ważne, jaka to oliwa, jaka to oliwa? To jest oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. Najlepiej, jeżeli kupujemy już oliwę z oliwek, kupować taką, która jest wyprodukowana w konkretnym jednym kraju. Wtedy mamy pewność jak największą, że ona będzie też zawsze smakować tak samo. I wiadomo, że w różnych krajach jest różne natężenie słońca, więc oliwa z oliwek też ma różną intensywność smaku. Wygląda na to, że nam się pesto uda za pierwszym razem. No. Nie trzeba będzie dodawać oliwy z oliwek już więcej. Myślę, że konsystencja jest super. Wygląda nieźle. Dokładnie tak. Tak powinno być. Mały test. To jest to. Robienie własnego pesto samemu w domu, jak widzicie, zajmuje dosłownie moment. Natomiast jeżeli chodzi o smak, w porównaniu do tych, co możemy kupić w słoiczkach, to jest w ogóle niebała ziemia. No wiesz, to jeszcze są nasze rzodkiewki, a co bardzo ważne, wiele osób wyrzuca te liście. Nawet nie zdaje sobie sprawy, że można je w taki oto sposób przyrządzić. Dokładnie. No i rzodkiewki możemy kupić w 150 różnych miejscach, w marketach, gdzieś tam na rynkach. Ale pamiętajcie, no rzodkiewka, która ma dać taki smak, to pesto, ja się zachwyciłem od razu, uśmiechnąłem, jak zauważyłeś. Dlatego, że rzodkiewka, którą ja uwielbiam, właśnie ma intensywny smak rzodkiewki, jest przede wszystkim ostra. No. I całe to pesto właśnie jest o tyle super, w przeciwieństwie do pesto, które robimy z bazylii, które też zresztą uwielbiam, właśnie ten taki ostrawy posmaczek. W połączeniu ze słonością parmezanu, dodamy zaraz jeszcze trochę pieprzu, no to będzie po prostu niebo w gębie. Bazylia niedługo też u nas się pojawi, więc za jakiś czas będziemy mogli zrobić porównawczo pesto z bazylii. Pewnie. Jestem ciekaw, jak sprawdzi się versus nasza rzodkiewka. Myślę, że będzie tak samo genialna jak ta rzodkiewka, którą... Kurde, no przed chwilą sam też wziąłem sobie z ziemi, jest przepyszna. Pesto jest praktycznie gotowe. Doprawimy jeszcze do smaku, tak jak kto lubi. Szczypta pieprzu, szczypta soli. Dobra. I trochę soli. Zamieszam tak, żeby nam się obróciło to też do spodu. Wtedy będziemy mieli równomiernie calutki smak rozłożony i to będzie właśnie to. Ostatnie przemieszanie tak naprawdę. No widzowie drodzy, widzieliście, to trwało ułamek sekundy. Powiedz, czy kolejność dodawania tych składników ma jakieś znaczenie i jak powinno się to robić? Przede wszystkim na pewno najpierw wrzucamy liście. Okay. Dlatego, że jeżeli najpierw wsypalibyśmy parmezan czy sól z pieprzem, to nam zostanie na dnie. Okay. A tak, dzięki temu, że najpierw wrzuciliśmy liście, właśnie później pozostałe składniki, wszystko nam się równomiernie wymiesza. Czyli najpierw zielone? Najpierw zielone, później cała reszta i na samiutki koniec właśnie wlewamy już oliwę z oliwek. Można korzystać z innych olejów tak samo. No, wodę należy odpowiednio osolić, mniej więcej łyżeczka soli. Kropelka oliwy. Dokładnie. Nie ma też co za dużo tego oliwy tam wlewać, bo ona i tak pozostaje na powierzchni po prostu wody. Dobra. Bierzemy makaron tatka. Bierzemy makaron tatka. Genialny, orkiszowy, super makaron. Ten orkisz już o nas rośnie, więc niedługo spodziewajcie się makaronów w produkcji Ostoi, tutaj lokalnych, ale na razie musimy się posiłkować pięknym orkiszem od tatka. Tak jest. Dajemy na taki garnek, jeżeli chcemy zrobić taki porządny talerz makaronu i dobrze się najeść, około 100-125 gramów. Śmiesznie jest to, bo u nas nie je się dużego makaronu, prawda? Jest to taki jednak jakiś czy dodatek, czy jednak nie znajduje się w codziennej kuchni, a warto, żeby się znajdował, zwłaszcza właśnie taki orkiszowy, który jest mega zdrowy.
I dodatkowo on właśnie nie tłuczy. To jest bardzo dobra rzecz. Bardziej też... tłuczą nas te tłuste sosy, które do tego dodajemy, a wiadomo, że w Polsce nie przygotowuje się tych sosów tak jak we Włoszech. Dobra, patrzymy na zegarek. 3:02. Myślę, że taki makaron to około 10 minut. Mhm. No. A pozostałe składniki już mamy tak naprawdę gotowe, więc czekamy na niego. Widzicie w takim razie, że wszystko, co wykorzystaliśmy do tego dania, to tak naprawdę 5-6 składników. Dokładnie. Zaraz będziemy mieli gotowy obiad. No, ja zaraz go posmakuję, niestety nie mogę się z Wami podzielić, ale mam nadzieję, że w Waszych domach, z naszych melodii, bo nasze melodie będą teraz częściej gościć u Was, no i właśnie nasi koledzy Piotrek i Piotrek dołożą Wam przepisy, melodyjne przepisy, co zrobić z naszymi warzywami. Dobra, wzięliśmy tutaj sobie rzodkiewki, kawałek pocięte jest po prostu na takie plasterki już do wykończenia dania, po prostu do smaku. Drugie pół, nie ma innej opcji, uwielbiam rzodkiewki, to moje ulubione warzywo. Pomidorki dosłownie do wykończenia, ale też pamiętajmy, że są mega zdrowe. Spora ilość potasu, dodatkowo są leciusieńkie. Wiemy też, że tak naprawdę pomidor jest owocem przecież. No tak. Dobra, mamy praktycznie wszystko gotowe. Czekamy na makaron. Piotruś, teraz Ciebie będę też potrzebował. Przelejemy sobie makaron. Trzymaj durszlak. Byle nie po rękach. Byle nie, ale myślę, że spokojnie sobie damy radę. Dobra, nogi szeroko, bo wrzątek. Sorry. Dobra. Makaron szybko przelewamy zimną wodą, żeby nam się po prostu nie kleił. Dzięki. Makaron trafia nam z powrotem do garnka. Wlewamy sobie do tego według uznania nasze przepyszne, przekozackie, to nie ma co się oszukiwać, pesto. Delikatnie sobie zamieszamy i taką łychę spokojnie możemy wrzucić. Przemierzamy sobie makaron, może na delikatnym ogniu. Dosłownie na minimalnym, tylko tak, żeby zachować ciepło makaronu. Ale to pachnie. No, na maksa. Sam się nie mogę doczekać, aż to zjem. Dobra. Makaron mamy gotowy. Teraz kwestia nałożenia wszystkiego na talerz. Możemy po włosku tworzyć górkę makaronu, wyciągamy równo na talerz, tworzymy sobie górkę, posypujemy dodatkowo parmezanem, kto jak lubi, w ilości też tak jak lubi, ale pamiętajmy, że najważniejszy jest smak właśnie makaronu i pesto, a nie też powiedzmy sobie samego parmezanu. Mamy tu trochę bazylii, nie bójmy się jej użyć. Dobra. To sobie zabierzemy już. Kilka pomidorków do smaku. I oczywiście rzodkiewka. Podstawa całego naszego dania. No, jak widzicie, pesto jest już gotowe. Nie mogę się doczekać, aż to zjemy, więc no, musimy się powoli z Wami żegnać. Zapraszamy do kolejnego odcinka Życia Ostoi Vlog. Oglądajcie nas raz w miesiącu, zapraszamy na przepisy od przyjaciół w kuchni i tyle. Ja idę jeść. Życzę smacznego. Piotrek, Tobie i Wam wszystkim. Do zobaczenia. Chcesz spróbować? A chętnie. Pokaż mi tego pesto.
No panie, daję radę.